Zatrzymujemy się, nie ma naszego. Biegamy tak jak wcześniej. Chodzimy, jak powiem pana pomocą, wycofujemy taką figurę. Uwaga, pana! Kładziemy się na plecach szybko. Zatrzymujemy się figurę. I staramy się też głowę podnieść. Dobrze. Pięknie. Chodzimy. Biegamy dalej. Przechodzimy wszyscy tutaj na koniec maty. Sześć. Dwie nogi razem. I skaczemy. Chodzimy. Nie, 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 tak samo wracają. Chodzimy. Uwaga. Takie bardzo wysokie. Wielam się tam długo szyją żółte. Czy ktoś wie, co to jest żółto? Na czym polega? Co to jest judo? To jest sport walki, ale u nas nie wolno się uderzać właśnie, nie wolno. My się nie bijemy, nie boksujemy i nie kopiemy, tylko my się rzucamy. Dlatego mamy takie stroje, judo się nazywają, one są bardzo grube, żeby się nie potargały. I bierzemy, walczymy z przeciwnikiem i żeby wygrać walkę musimy tylko rzucić. Aż ten ciężar się wystawił. Uwaga, ale żeby nas nie bolały takie buty, to my potrafimy upadać. Żeby stoi, nic go nie boli, gdyż taki wysokości spadł, że powinien leżeć, tak? My wykonujemy takie pady. Uwaga, to jest pas z tyłu. Zadają się do przodu. Krótnąć głowę, trzeba schować, żeby nią nie uderzyć o matę. I wykonujemy pad. Widzicie? Gdzie mam głowę? Popatrzcie na moją głowę, gdzie ona jest? Do tematy? Nie. Normalnie, bo mi się uderzył, by mnie bardzo bolała. Dlatego trzymam ją cały czas w górze. Spróbujemy sobie zrobić taki pad teraz. Nogi wszystkie na żółtej macie, siedzimy na fioletowej. Kładziemy się. Kto da radę, podnosi głowę. Prostujemy rączki i uderzamy o matę. I zrobimy sobie taką kołyskę. Przewrócimy się i za machem nogi siądziemy. Spróbujcie sobie, chodzimy. No właśnie, mamy nie robić kołka, tylko przewrócić się i ujść. Przewracamy się, siadamy. Przewracamy się, trzeba machnąć nogami i siadamy. Jak już wszyscy spróbowali, to teraz co? Siadamy, prostujemy rączki. Prostujemy rączki. Co robimy z głową? Chowamy tutaj przykrywamy głowę. I będziemy łączyć te dwa ćwiczenia, które właśnie wykonaliśmy, czyli będziemy się przewracać, uderzać rączkami i siadać. Raz uderzamy i siadamy. Wszystkie nóżki na żółtej macie. Patryk, tak? Wyprostuj sobie nogi do przodu, żeby nie wpadać w kolegę. Rączki do przodu, głowę chowamy i przewracamy się do tyłu. Siadamy. I zrobimy sobie jeszcze tak 5 razy, ja pojadę się do 5. Jak ja będę liczył, to wszyscy będą wykonywać. Dobrze? Uwaga. 5. Siadamy. 3.
sam. Trzy. Go. Bardzo ładnie. To teraz stajemy na swoich miejscach. Staj. Dobra. Łapiemy się jeszcze raz za rączki. Kładziemy się na brzuszka, na głową, na żółtej macie. Trzymamy się cały czas na rączki. I można się teraz przybliżyć bardziej na żółtą matę. I uwaga. Ja. Zabawa nazywa się ząbki. Ja jestem dentystą, będę łapał takiego zęba, że się rusza cały czas, za nogi i wyrywam. Teraz wyrwany ząb wstaje, jest moim pomocnikiem i wyrywamy kolejny ząb. Którego zęba wyrywamy? Tego? Tak. A jeśli rusza, to bierzemy go za nogi, i wyrywamy. Może jakiegoś zęba z tamtej strony wyrwiemy? Tam się rusza, to go wyrwicie. Ale mi się tego największego zęba. Tutaj z tej strony wszyscy na kolanka, wszyscy z tomatą, klękamy. Do piątki, kto przybije piątkę może obierać skarpetki, buciki.